Witam Państwa bardzo serdecznie. Po pierwsze, dziękuję bardzo panu profesorowi za umożliwienie wystąpienia i przedstawienia problematyki dobrych praktyk w specjalnych strefach ekonomicznych. Ja faktycznie pracuję w Krakowskim Parku Technologicznym, który zarządza taką jedną strefą, ale będę mówił w imieniu kolegów, w imieniu konferencji specjalnych stref ekonomicznych. Jeśli Państwo będą zainteresowani szczegółami, to na sali mamy przedstawicieli prezesów strefy katowickiej, pomorskiej, wałbrzyskiej, legnickiej i krakowskiej. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Chciałem powiedzieć o jednym z najbardziej skutecznych w moim przekonaniu narzędzi, jakie Polska ma w zakresie wzmacniania konkurencyjności, w zakresie przyciągania inwestycji, a także promocji eksportu, bo strefy są bardzo często, przedsiębiorstwa w strefach są dużymi eksporterami. Naszym hasłem, naszym konferencji specjalnych stref ekonomicznych jest w ostatnim czasie to hasło, które Państwo widzicie na pierwszym slajdzie. Faktycznie dbamy o dobrą markę polskiej gospodarki, a to w ten sposób, że przedsiębiorstwa, które lokują się w strefach, to naprawdę są najlepsze przedsiębiorstwa i za chwilę tę tezę udowodnię. Proszę Państwa, strefy mają już blisko 18 lat. Pierwsza strefa powstała w Mielcu jako taka kolonia przemysłowa wzorowana na strefie Shannon. To był czas końcówki pierwszej reformy Balcerowicza, skutki dla wielu mniejszych ośrodków przemysłowych, takich jak Mielec, okazały się bardzo trudne, duże bezrobocie, przedsiębiorstwa państwowe w upadku, eksport na wschód, bo przecież Mielec i przemysł lotniczy żył z eksportu do Związku Radzieckiego w poprzedniej epoce. Trzeba było coś wymyśleć, kilka osób poszło śladem doświadczeń irlandzkich. Strefa w Mielcu okazała się ogromnym sukcesem. Błyskawicznie zaczęły powstawać nowe przedsiębiorstwa, nastąpiła dywersyfikacja branżowa, ludzie znaleźli zatrudnienie, pojawili się kooperanci. W związku z tym ten pomysł zaczął być powielany. W rezultacie na dzień dzisiejszy mamy, proszę Państwa, 14 stref specjalnych w Polsce. Tu na tym banerze za panem profesorem, ale w przerwie sobie Państwo oglądniecie. Tak, tak, to jest konferencja specjalnych stref ekonomicznych. Tam jest 14 stref zaznaczonych praktycznie w całej Polsce. Dzisiaj ta powierzchnia to jest 14,5 tysiąca hektarów. Strefy są obecne w ponad 140 miastach, w ponad 200 gminach. Praktycznie co dziesiąta gmina w Polsce, co drugi powiat chyba, co trzeci powiat na pewno jest jakaś podstrefa. Co to jest strefa specjalna? Geograficznie to jest miejsce na ziemi tak naprawdę, wydzielone specjalnym rozporządzeniem Rady Ministrów, na którym przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą i z tego tytułu otrzymać pakiet pomocy publicznej. Ja powiedziałem, że strefy dbają o dobrą markę polskiej gospodarki w ten sposób, że przyciągają najlepszych. Proszę Państwa, mechanizm, który zaproponowano w specjalnych strefach ekonomicznych, jest niezwykle motywujący i w gruncie rzeczy opłacalny dla budżetu. Bo wyobraźmy sobie inwestora, który zdecydował się na inwestycje w Polsce. Jest to inwestor zagraniczny albo robi relokację z jednego województwa do drugiego, on musi kupić działkę, musi wybudować fabrykę, kupić maszyny, zatrudnić ludzi, rozpocząć produkcję, wygenerować zysk i dopiero wtedy może otrzymać pomoc publiczną. Kompletne zaprzeczenie tego, co oferuje dzisiaj Unia i instytucje, które dystrybuują pieniądze unijne. Grant
gotówkowy, bezzwrotny w konkursie albo na dobry biznesplan. Strefy działają inaczej. Trzeba się postarać faktycznie być konkurencyjnym, wypracować zysk i wtedy można część tego zysku sobie odpisać. No, ten pakiet pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorców jest taki, że jest to maksimum 50%, 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych. Dla małych i średnich firm jest to trochę więcej. Zarządzający strefami, aby umożliwić to przyciąganie kapitału do Polski, a także wzmacnianie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, oferują uzbrojone działki typu Greenfield, powierzchnie biurowe do wynajęcia, bo mamy też przecież firmy usługowe w strefach. Oferujemy cały pakiet usług doradczych, doradztwo inwestycyjne, wsparcie w procesie inwestowania. Chcemy, by inwestor przyszedł na gotowe, ale sam musi zrealizować swój projekt inwestycyjny poprzez grono kooperantów, poprzez klastrowanie tych przedsiębiorców pomagamy im podjąć takie decyzje. Efekty tych 18 lat, przy czym trzeba pamiętać, że niektóre strefy, tak jak krakowska, która z grona tych 14 powstała jako ostatnia, w gruncie rzeczy zaczęliśmy działać w 1998 roku, a pierwsze zezwolenie skuteczne dla firmy Comarch wydaliśmy w roku 2000. Proszę Państwa, dzisiaj to jest ponad 1500 zezwoleń, bo firmy w strefie działają w oparciu o zezwolenia, które są decyzjami administracyjnymi. My, zarządzający, wydajemy je w imieniu ministra gospodarki. Efekty są mierzalne. To jest 1242 firmy, jeśli dobrze sprawdziłem, na dzień dzisiejszy działa w strefach. To jest 84 miliardy złotych bezpośrednich inwestycji. Te pieniądze zostały wydane. Ja nie mówię o obietnicach, bo część firm, które w tej chwili się decyduje na przykład, dostaje zezwolenia, to deklaruje określoną wysokość nakładów. To są nakłady poniesione. To jest 200 tysięcy nowych miejsc pracy oraz utrzymanie 58 tysięcy miejsc pracy. Jest to znaczący wkład konkurencyjność polskiej gospodarki. Jednym z mitów jest to, że strefy kosztują. Zwłaszcza minister finansów bardzo obawia się tego mechanizmu. Mówi, no ale w strefach jest zwolnienie podatkowe, no ale w strefach jest poprzez te zwolnienie podatkowe naruszona zasada równej konkurencji. Ja powiem w ten sposób, każda złotówka zwolnienia podatkowego, bo faktycznie ci przedsiębiorcy przez te kilkanaście lat otrzymali kwotę zwolnienia podatkowego, ona jest wyliczalna, to jest, znaczy na jedną złotówkę przypada 8 zł zainwestowanych przez przedsiębiorców. Około 10-11 miliardów w tej chwili pomocy publicznej Polska zapłaciła przedsiębiorcom, ale inwestycji było 8 razy więcej. W ten sposób strefy stały się praktycznie jedynym obok grantów unijnych w tej chwili skutecznym narzędziem przyciągania bezpośrednich inwestycji. Jeśli chodzi o to, jakie kategorie przedsiębiorców, jakie firmy pojawiają się w strefach, te właśnie dobre praktyki, o których obiecałem Państwu powiedzieć, to podzieliłem sobie naszych klientów na kilka grup. Proszę Państwa, to są duże firmy, to są duże międzynarodowe koncerny, które zainwestowały najwięcej. To są zagraniczni przedsiębiorcy, którzy w strefach zainwestowali 80% kapitału, o którym mówiłem. Około 20% to jest kapitał polski. Ale co ciekawe, ponad połowa firm działających w strefie to są polskie podmioty. Więc to nie jest tak, że strefy są tylko dla dużych zagranicznych korporacji. One są także dla polskich. Ale wyniki inwestycyjne, jeżeli patrzymy przez pryzmat nakładów inwestycyjnych, faktycznie świadczą, że jest to narzędzie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
90% kapitału pochodzi z zagranicy, 80%, przepraszam, ja to sprawdzałem wczoraj. Główni inwestorzy to są firmy z Niemiec, USA, z Holandii, z Włoch, Japonia, Korea i właściwie cała mapa inwestycyjnego świata. Pozwolimy sobie wypisać 6-7 najważniejszych inwestycji. To jest General Motors, czyli fabryka Opla w Gliwicach, to jest Toyota w Wałbrzychu, to jest Volkswagen w Legnicy, Kraft Food, LG, Gillette i tak dalej, i tak dalej. Można by długo wymieniać. Wierzcie mi Państwo, że większość bezpośrednich inwestycji typu Greenfield w Polsce odbywa się dzisiaj w specjalnych strefach ekonomicznych. Mówiłem też o sektorze małych przedsiębiorstw. Polskie firmy, których jak powiedziałem jest ponad połowa, jeśli bierzemy pod uwagę liczbę firm, to są często rodzime małe przedsiębiorstwa, bo dzisiaj nie ma praktycznie bariery do zainwestowania. Kiedyś była to granica 2 miliony złotych, Piotrze, przypomnij, czy 2 miliony euro nawet było. Nie pamiętam. Dzisiaj to jest 100 tysięcy euro. Właściwie każda inwestycja, jeżeli kwalifikuje się co do rodzaju i jest to inwestycja typu centrum zysku, no bo jeśli ktoś ma centrum kosztów, to się nie opłaca inwestować w strefie, może zostać ulokowana. My tym firmom oczywiście oferujemy, tak jak mówiłem, działki, pomoc publiczną, a także miejsce często dla kooperantów. Budujemy infrastrukturę, niektóre strefy budują infrastrukturę typu hale, biurowce, byle to się kręciło szybciej. Według obliczeń i szacunków, które my mamy na jedno miejsce pracy w strefie, czyli na te 85 tysięcy, przypada około 4 miejsc pracy u kooperantów w otoczeniu strefowym. Więc jeśli weźmiemy także te liczby pod uwagę, to okazuje się, że to są całkiem interesujące wyniki, które mają znaczenie, jak Państwo zobaczą dalej, mają znaczenie nie dla praktycznie dla całej gospodarki, a na pewno dla gospodarki regionów, powiatów, w których strefy są ulokowane. Proszę Państwa, kontynuując temat dobrych praktyk, nie można nie powiedzieć o wpływie stref specjalnych na poprawę sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, rozwoju regionalnego Polski Wschodniej. Tak się złożyło, że pierwsza strefa powstała w Mielcu, jak mówiłem, kolejne także powstawały w miejscach dotkniętych strukturalnym bezrobociem. Nie wszystkie, ale te 5, które wymieniłem. I przykład Mielca jest takim modelowym, podręcznikowym przykładem pozytywnego, ogromnie pozytywnego wpływu strefy specjalnej na całe miasto. Praktycznie Mielec był w upadku, bezrobocie sięgało 30%. Dzisiaj jest to kwitnące, industrialne miasto oddziałujące właściwie na cały region. Nie mówiąc o tym, że część przedsiębiorców słynnej Doliny Lotniczej ulokowała się w specjalnej strefie ekonomicznej. W Mielcu, przepraszam bardzo. Państwa, parki technologiczne to temat, który strefy podjęły w ostatnich latach. Niektóre. Krakowski Park Technologiczny był w takiej sytuacji, że na początku lat 2000 musieliśmy zdywersyfikować swoją pozycję w stosunku do pozostałych stref specjalnych. Nie będę w szczegóły się wdawał, ale dla nas budowa parku technologicznego była koniecznością być albo nie być, prawda? Przeżyliśmy tak naprawdę w dobrej kondycji i możemy oferować to, co dzisiaj oferujemy przedsiębiorcom, tylko dzięki temu, że postawiliśmy na nowe technologie i na przedsiębiorców takich jak Motorola, Komarch, Eric Pol czy centra usługowe. Dzisiaj mamy, dzięki dotacjom unijnym, mamy inkubator technologiczny, realizujemy ogromny projekt za 135 milionów, chyba pani prezes, z 5-3 dotacji Małopolski Park Technologii Informacyjnych, ale oczywiście
nie jesteśmy dzisiaj sami. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma już dwa parki technologiczne, prawda, bo to jest Gdański Park Naukowo-Technologiczny, a także Port Nowych Technologii. Koledzy w Słupskiej Strefie wybudowali inkubator, który cieszy się też bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. Te działania na rzecz współpracy nauki i biznesu w takich ośrodkach przemysłowych jak Kraków, Górny Śląsk, Poznań, Katowice odbywają się często właśnie w parkach technologicznych, które prowadzą zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi. Proszę Państwa, to jest temat modny, nie do końca jeszcze zakorzeniony w polskiej gospodarce, ale wygląda na to, że musimy się z nim zmierzyć. To są klastry. Klaster Silesia Automotive budowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, gdzie motoryzacja jest tematem branżowym numer jeden. W ogóle przemysł motoryzacyjny, ja chyba w ogóle o tym nie powiedziałem, jeśli popatrzymy na te 1500 przedsiębiorców, to motoryzacja jest numerem jeden. Części samochodowe, produkcja samochodów, produkcja opon i tak dalej. Największe inwestycje, zresztą wymieniałem je, to poszły w przemysł motoryzacyjny. My z kolei zajęliśmy się Digital Entertainment, to jest klaster gier, to są firmy związane z branżą multimediów. Mielecka Dolina Lotnicza, Łódź stawia na biotechnologię, w Starachowicach jest klaster odlewniczy. Te powiązania kooperacyjne, które pomagamy budować między przedsiębiorcami, bo one nie są wcale oczywiste. To, że pięciu przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej czy z branży AGD działa w jednej strefie, to wcale nie oznacza, że oni chcą i współpracują. Natomiast jeśli im się w tym pomoże, ja wierzę mocno, że ta polityka tworzenia i wspierania rozwoju klastrów w najbliższych latach przyniesie znaczne efekty. Proszę Państwa, zbliżając się do końca i podsumowując moją prezentację, w ciągu 18 lat strefy zdecydowanie przyspieszyły rozwój regionów tych miejsc lokalnie, gdzie one są zlokalizowane, poprzez zwiększenie liczby firm działających w danym regionie. Te dane, które podaje zmniejszenie bezrobocia, to są dane obliczone przez ekonomistów. Dla niektórych powiatów to nawet 2,8% niższe bezrobocie, niż gdyby tam strefy nie było. Oczywiście zwiększenie wpływów podatkowych dla samorządów, dla gmin, dla powiatów, dla województw, prawda? Wyższy poziom PKB na mieszkańca, wzrost wynagrodzeń, ale także transfer technologii taki prosty, bo poprzez zakup tych technologii, te przedsiębiorstwa zagraniczne w szczególności przywiozły ze sobą określone technologie, ale także pewną kulturę i etykę przedsiębiorczości, której często, powiedzmy 20 lat temu, u nas brakowało i która dzięki temu ma szansę się rozwijać. Dbamy o dobrą markę polskiej gospodarki poprzez jakość i stabilność oraz przewidywalność oferty gospodarczej. Myślę, że to jest bardzo ważne, w szczególności dla inwestorów zagranicznych. Proszę Państwa, inwestor zagraniczny oczekuje stabilności przepisów i oczekuje stabilności oferty. Strefy, te przepisy się zmieniają, ale co do zasady od lat jesteśmy właściwie w tym samym miejscu. Zainwestujesz, będziesz miał zysk, zatrudnisz ludzi, będziesz mógł dostać pomoc publiczną. Jest to na pewno dzisiaj narzędzie do walki z kryzysem. Zastanawiałem się, czy wolno mi tego słowa użyć, ale ostatnie wyniki, jakie GUS podał, pokazują, że to jest coś więcej niż spowolnienie gospodarcze. Proszę Państwa, na koniec, no tak, to obrazek. Właściwie pozwoliłem sobie umieścić wszystkie loga wszystkich 14 specjalnych stref ekonomicznych i postulat, właściwie nie do Państwa,
To jest coś, o czym mówimy w ostatnim czasie głośno. My, zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi, ale także Ministerstwo Gospodarki, postulujemy wydłużenie okresu funkcjonowania stref co najmniej do roku 2026, bo na dzisiaj to jest koniec roku 2020. Twierdzimy, że będzie to służyło umocnieniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Tak jak mówiłem, jesteśmy do Państwa dyspozycji w kuluarach.